Cześć, jestem Anna Izabel i zapraszam Was dzisiaj na czerwcowy book haul, czyli na listę książek, które w zeszłym miesiącu pojawiły się na mojej biblioteczce. Zacznijmy może od książki Czarny Świt, czyli od ostatniego tomu serii Żniwiarz. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest seria Żniwiarz, to tutaj zaraz się wysunie karta z moją recenzją pierwszego tomu i z moim wywiadem z autorką, czyli z Pauliną Händel. W dużym skrócie jakby cała historia opiera się na tym, że w dzisiejszych czasach w naszym świecie nadal istnieją potwory zwierzeń słowiańskich, tylko po prostu ludzie zaczęli je ignorować, przestali zwracać uwagę, zbyt racjonalizują wszystkie wydarzenia i przez to po prostu są nieświadomi tego, że w cieniu nadal kryją się potwory i nadal jest to niebezpieczeństwo. Ale jest też, powiedzmy, grupka ludzi zwanych żniwiarzami, którzy właśnie chronią nieświadomych ludzi przed tym niebezpieczeństwem. I właściwie to mniej więcej, powiedzmy, że o tym jest ta historia. Resztę możecie się dowiedzieć z mojej recenzji pierwszego tomu. A to, co ja mam do powiedzenia na ten temat, to to, że seria Żniwiarz jest absolutnie jednym z top 3 moich totalnie ukochanych serii polskich. I tak się złożyło, że jest to też seria, której ja nie skończyłam. Nadal mam przed sobą czwarty i piąty tom. I wszystko przez to, że nie jestem tak na dobrą sprawę gotowa na to, żeby się pożegnać z tymi bohaterami i z tym światem, bo absolutnie kocham ich, uważam, że są cudowne. Sama historia jest świetna, sam świat, sam pomysł na wplecenie do czasów dzisiejszych potworów słowiańskich jest świetny. Kocham tych bohaterów, kocham ogólnie całą tą serię i ja się nie chcę z nim rozstawać, ale chyba niedługo przyjdzie ten czas. Kolejna pozycja to książka Gołąb i Wąż, czyli młodzieżowe fantasy, która opowiada o tym, jak dwójka śmiertelnych wrogów, czyli czarownica i łowca czarownic, zostają zmuszeni do małżeństwa. Ja już Wam recenzowałam tę książkę, także zaraz się tutaj wysunie odnośnik do tej recenzji. Uważam, że to jest naprawdę świetna historia, ja się bardzo dobrze przy niej bawiłam. Mamy tutaj dużo humoru, dużo akcji, dużo magii, jest mroczna. Ogólnie bardzo Wam polecam, myślę, że to jest świetna książka, której nie mogę się doczekać, jeśli chodzi o kontynuację, dlatego że wiemy, że kontynuacja oczywiście będzie. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie dwóch moich perełek, czyli pierwszego zamówienia z Book Depot. I uwaga, tutaj wjeżdża mój krzywy angielski. To jest książka This Which Is Don't Burn i This Coven Won't Break. W Polsce pierwszy tom już wyszedł pod nazwą Te Wiedźmy Nie Płoną. Ja już Wam nagrywałam recenzję tej książki, także nie będę Wam mówiła, o czym ona jest. Jak chcecie, to po prostu zajrzyjcie sobie do tego filmiku, który się tutaj wysunie. W każdym razie, tak jak mówiłam w odcinku, ja na pewno nagram vlog z procesu czytania tych książek, bo to na pewno będzie proces. To będą pierwsze książki po angielsku, które ja kiedykolwiek przeczytam. I szczerze mówiąc, jeszcze się za nie zabrałam, bo chcę rzeczywiście mieć na to chwilę czasu i jakby w pełni poświęcić się temu, jak ciężkie to może dla mnie być, w sensie samo z siebie czytanie pierwszy raz książek po angielsku. Kolejna książka to książka Klaudii Bianek, czyli Przy naszej piosence, słodko-gorzka historia miłosna między Kornelią i Antkiem, którzy spotkali się w bardzo złej sytuacji, która definitywnie nie rokowała pomyślnie ich znajomości. Ja już Wam na ten temat nagrałam recenzję i tutaj się oczywiście wysunie w formie karty. Jeżeli macie ochotę spojrzeć, to zapraszam. W każdym razie ja jakby mam ale co do tej książki, ale mam też jak najbardziej ciepłe odczucia względem niej i uważam, że jest naprawdę świetną historią, taką właśnie na jeden, dwa wieczory. Myślę, że naprawdę wielu osobom się spodoba. Jakiś czas temu zdałam sobie sprawę z tego, że jako filolog polski znam sporą ilość polskich klasyków, czyli tych takich książek, które rzeczywiście wywarły jakiś wpływ na polską historię literatury, na świadomość Polaków, ale nie znam takich książek zagranicznych, w sensie jak każdy, znam ich tytuły, ale ich nie czytałam. Także na fali tego hype'u, który wyrósł po filmie Małe Kobietki, postanowiłam zaopatrzyć się w swój własny egzemplarz tej książki, do którego definitywnie niedługo już sięgnę. Uważam, że to naprawdę może być otwierająca oczy na sporo kwestii historia i naprawdę trochę się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że to rozbudzi taką moją miłość do tych klasyków, że później poczuję takie flow, żeby zacząć, nie wiem, czytać Annę Kareninę czy Wichrowe Wzgórze, Dumę i Uprzedzenie itd., itd. Także mam nadzieję, że to się uda i to się u mnie przyjmie.
Bardzo namiętnie zastanawiałam się, czy pokazać Wam tę książkę, dlatego że obawiam się, że możecie to zrozumieć troszeczkę opatrznie, ale później zdałam sobie sprawę z tego, że jakby całe założenie tego kanału było takie, żeby to było moje miejsce w sieci, gdzie ja mogę być szczera i mówić to, co rzeczywiście myślę i to, co się ze mną dzieje. I jakiś czas temu doszłam do wniosku, że 30 to już jest ten wiek, że powinnam ogarnąć ten pierdolnik, który tutaj jest. Bo uwierzcie, że to, co się tutaj dzieje, to jest jakaś masakra, w sensie to jest jakaś samowolka, ja tutaj mam mało do powiedzenia. I stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, żeby jakby zacząć się ogarniać. I jakby idąc za tym, kupiłam książkę Warsztaty Intymności. Samo z siebie założenie tej książki jest takie, żeby jakby poznać swoje potrzeby seksualne, być w stanie komunikować je swojemu partnerowi w łóżku, jakby poznać to, co jest dla nas istotne w łóżku. Ale ja tę książkę kupiłam z trochę innym założeniem, w sensie moje założenie było takie, żeby zaakceptować samą siebie, ogarnąć trochę swoje kompleksy, to, co się właśnie tutaj dzieje, być w stanie bardziej sygnalizować jakby moje potrzeby, nawet nie tyle seksualne, co po prostu moje potrzeby, to, czego potrzebuję sama w sobie do, nie wiem, szczęścia, samoakceptacji itd., itd. W sensie jakby intymność tutaj, oprócz tej łóżkowej, chodziło mi o intymność w sensie takiego po prostu zdrowego podejścia do samej siebie. I dajcie mi w ogóle znać, czy chcielibyście obejrzeć recenzję tej książki, w sensie, bo to na dobrą sprawę jest bardziej taki poradnik, który jakby ma nam uświadomić niektóre rzeczy. I dajcie znać, czy coś takiego też by Was interesowało. I tak się prezentuje kupka książek, które dostałam bądź kupiłam w zeszłym miesiącu. I dajcie mi znać, czy chcecie bookhole na kanale, bo dla mnie to nadal jest troszeczkę tak tajemnicza sprawa. Także jeżeli chcecie, żeby raz w miesiącu pojawił się taki filmik, to dawajcie znać, dawajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach. I jeżeli chcecie zostać na dłużej, to subskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek zaraz obok, żeby dostać powiadomienia. I cóż, do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć!